Sezon grzewczy jest na samym początku, a powietrze znów stało się ciężkie i nieprzyjemne. Wszystko z powodu spalania w piecach centralnego ogrzewania wszystkiego, co nie powinno się tam znaleźć. Strażnicy miejsce sprawdzają i odnoszą sukcesy. W Wodzisławiu Śląskim zakończyły się dwa postępowania i w obu przypadkach okazało się, że rzeczywiście w piecu spalone były śmieci. Feralnych mieszkańców będzie to słono kosztować. Sezon grzewczy za pasem, co oczywiście można nie tylko zobaczyć, ale przede wszystkim poczuć. W powietrzu dym, nierzadko groźny, bo pochodzący ze spalania śmieci. Do pieca trafiać powinno tylko paliwo do tego przeznaczone, stąd kontrole Straży Miejskiej, nastawione na wyłapywanie trucicieli. No, w tamtym roku przeprowadziliśmy blisko 40 takich kontroli, gdzie ujawniliśmy 24 wykroczenia spowodowane tym, że mieszkańcy spalali różnego rodzaju nieczystości. Pobraliśmy również kilka próbek, bo taką możliwość mamy. Z pracownikiem Urzędu Miasta dokonujemy pobrania próbki i wysyłamy to do Politechniki Krakowskiej na badania. Od wielu lat w sezonie jesienno-zimowym najbardziej zanieczyszczone powietrze jest właśnie nad Wodzisławiem i całym powiatem. Normy stężenia pyłu zawieszonego PM10 są drastycznie przekroczone. Przyczyna to niefrasobliwość ludzka oraz niewiedza. Pierwsza podstawowa przyczyna to rozpoczęcie sezonu grzewczego, ponieważ w nocy temperatura spada już do wartości około 0 albo poniżej 0 stopni. No i niestety palimy w paleniskach domowych fatalnej jakości paliwem. Program redukcji niskiej emisji funkcjonuje w większości miast i gmin, nie tylko naszego regionu. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska poprzez Urzędy Miast dofinansowywał wymianę pieców na ekologiczne. Teraz przyszedł czas na walkę z tymi, którzy opierają się zmianom. Nie mówimy tutaj o wojnie, ale raczej o kontroli. Najpierw mieliśmy akcję informacyjną, mieliśmy również pomoc wszystkim tym, zorganizowaliśmy pomoc wszystkim tym, którzy wymieniali piece na ekologiczne. Przez kilka lat trwał program dofinansowania do kotłów. W tej chwili przyszedł czas na kontrolę. A jej wyniki pozostawiają wiele do życzenia. Do pieca wciąż trafiają śmieci i wszystko, co popadnie. Wystawiliśmy kilkanaście mandatów karnych, czyli te osoby, które zgadzają się z tym, że zostały przyłapane na gorącym uczynku, że tak powiem, spalania nieczystości, zostały ukarane mandatami karnymi. A próbki są pobierane w takich przypadkach, kiedy te osoby się nie zgadzają z naszą decyzją i twierdzą, że oni spalają odpowiednie paliwo, jakie jest przeznaczone do ich pieca. Jak do tej pory w Wodzisławiu były dwa takie przypadki. Oba zakończyły się niepomyślnie dla tych, którzy pomylili piec ze śmietnikiem. Zamiast 200 zł mandatu zapłacą ponad 2000 kary i zwrotu kosztów analizy.